To, co widzicie właśnie na tej fotografii, to jest piwnica, w której kiedyś stał mój magazyn energii. Taka typowa nora, słuchajcie. Tak to wyglądało, wszędzie syf. Natomiast, no jak to mówią, brzydkie kaczątko może przeobrazić się w pięknego łabędzia. I właśnie dlatego, ponieważ to wszystko jest związane z tematem nowego magazynu energii, za chwilkę zobaczycie, jak to pomieszczenie się zmienia. Oczywiście ono już jest teraz wytynkowane, to już o tym też był materiał. Natomiast idziemy dalej do przodu i staramy się to pomieszczenie wykończyć tak, aby ono było gotowe i żebyście mogli zobaczyć, co udało się do tej pory uzyskać. Witajcie, moi drodzy. Przepraszam od razu za dźwięk. Nagrywam w pustej piwnicy. A do tego jeszcze niestety mikrofon krawatowy, który jest, to mi się uszkodził, więc będzie trochę gorszy dźwięk w tym materiale, ale myślę, że mi to wybaczycie. Natomiast nadszedł czas na to, żeby wreszcie przejść do pierwszej fazy realizacji tematu związanego z nowym magazynem energii, z nowymi parownikami. Słuchajcie, długo mi to wszystko zajęło. Powiem wam za chwilę, co wymyśliłem, co chcę zrobić, aczkolwiek już o tym wspominałem na kilku live'ach, uwaralka na przykład i tak dalej, w komentarzach pod moimi filmami innymi. Natomiast na chwilę obecną zapraszam na ten odcinek. Zobaczycie, co udało mi się wymyślić. Widzicie postępy ewidentne. Pomieszczenie szykuję dalej pod magazyn energii. Troszkę echo, wiecie, no bo pusto, ale zobaczcie, za mną z tyłu ściana pomalowana. Zaraz wam pokażę, jak wygląda tutaj sytuacja ze ścianą przygotowaną pod falowniki. No i co się tu dzieje generalnie, bo też jeszcze mała demolka jest, bo o czymś zapomniałem, ale to już pokazuję wam, o co chodzi. Widzicie, tutaj ten bałagan z tymi peszlami podwieszone, ale już ta część jest pomalowana. Sufit elegancko pomalowany. Tu za chwilkę na tym całym stelażu będziemy stawiać szafy, ale to jeszcze moment. Już też szafy energetyczne. Natomiast tutaj, ta ściana, która jest, zobaczcie. Powierciłem otwory pod falowniki. Widzicie? Pod 18 wiktoronów 15, tak jak było mówione. Bo to będzie 270 kV mocy. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak to zrobiłem, a nie inaczej. Otóż dlatego, że przy wierceniu lubi czasami tynk odprysnąć. Na przykład tutaj w jednym miejscu tak się zrobiło, że o, widzicie? Odprysnęło, trzeba będzie to jeszcze zaspachlować. Teraz po tym pomalowaniu będę to gruntował, tą ścianę. I będzie ona oczywiście malowana na taki fajny grafitowy kolorek. Potem dopiero zawisną już na tych wierconych, jakby prefabrykowanych otworach, zawisną sobie stelaże. No a tu oczywiście będą stały sobie szafy z akumulatorami, tak jak to było przewidziane. Po tej stronie tu oczywiście jest ze mną Sławek dzisiaj, którego znacie już z poprzednich filmów. No, cześć, cześć. Widzicie, musiałem w tym tynku bruzdę zrobić, bo zapomniałem o czym. No oczywiście o kamerze, bo będzie tutaj monitoring, żebym widział, co się dzieje oczywiście wewnątrz pomieszczenia. Tu jakiś telewizorek sobie rzucimy, czy ekran do wyświetlania danych o całej pracy magazynów. No i oczywiście tutaj na suficie są wypuszczone te skrętki, tu będzie czujnik dymu zamontowany w razie czego, gdyby coś miało się wydarzyć, to będzie to po prostu bezpieczne. Także na bieżąco będę informował o tym, co się dzieje, co tu jest dalej wykonywane. Także zostańcie dalej i oglądajcie.
Zobaczymy. Nie. No to obciąć. No to się ratnie, ale będzie dobrze, nie? No, może to dobra. Bierzemy się za gruntowanie. Słuchaj, tu zaczął sam pierwsze robić te fragmenty, tak? Ścianka będzie zaraz zagruntowana. Jedziemy z Pawłuś, bo nie ma czasu. Także gruntujemy, co by za chwilę spenetrowało głęboko ścianę. Jutro będziemy malować. Będzie fajny efekt. A jak już będzie zagruntowane, to się weźmiemy, bo to jest schło wszystko, a my się zajmiemy noszeniem szaf, żeby je tam ustalić, bo mamy tam w tym holu tyle miejsca po prostu zajętego przez te szafy energetyczne, że nie ma jak się ruszać. Także to też Wam pokażę, jak tutaj będziemy ustawiać. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało, bo tamta część jest skończona, także już będzie dalej, będzie kolejny krok do przodu zrobiony. No i co, jak widzicie, ściana zagruntowana. Teraz chcę to wszystko wciągnąć ładnie. Jeśli tam delikatnie potem przetrze, żeby nie było jakichś żadnych zacieków, to za minutkę, dwie. No i niech schnie, a my się bierzemy za noszenie szaf. Wiele z mikrofonów jest trochę bardziej gorzej wysłychać, ale nieważne, słuchajcie, widzicie. Szafy stają, to są właśnie te, co kiedyś widzieliście na filmie. Tutaj macie kartę do tego filmu, zobaczycie sobie, jak widzieliście, jak one były opuszczane tutaj z garażu, bo to była też masakra. Także stoją, podłoga takim czasem tutaj dojdzie, ładnie to wszystko będzie zabudowane. I wtedy też jest cały ten bagzer kablowy. Mam nadzieję, że długo znajdzie się tych szaf, po prostu będzie to poukładane ładnie, posplatane, podłączane, tak powinno być. Wreszcie będzie normalnie. No i tak ma właśnie wyglądać, także lecimy dalej. Bo roboty za ambasadą.